Witam wszystkich serdecznie w Call of Duty Black Ops 3 w otwartej becie. Chcę podzielić się z Wami pierwszymi wrażeniami z tej gry. Na samym początku wybieramy specjalizację naszego żołnierza. Specjalizacji mamy 9, ale możemy tylko wybrać jak na razie tylko 4. Mamy do wyboru Gravity Spikers, Sparrow, Tempest i War Machine. Każda specjalizacja ma do wyboru dwie unikalne zdolności i dwie unikalne bronie. Do wyboru w wersji beta oczywiście mamy tylko tryb multiplayer. Do wyboru mamy Deathmatch, Domination, Demolition, Kill Confinement, Hardpoint, Capture the Flag, Search and Destroy, Uplink i Safeguard. W meczach maksymalnie może brać udział do 12 graczy, 6 osób w jednej drużynie i 6 osób w przeciwnej drużynie. Przed rozpoczęciem meczu będziemy mieć jeszcze do wyboru 6 klas. Vanguard, Breach, Sentinel, Overwatch i Sharpshooter. Może powiem coś o samej rozgrywce i o samym gameplayu. Tytuł ten przypomina mi bardzo Titanfalla. Dynamika akcji jest bardzo szybka. Podwójny skok i bieganie po ścianie przypomina mi bardzo Titanfalla. Grałem jak na razie tylko kilka minut, ale rozgrywka bardzo mi się spodobała. Choć ciągłe umieranie troszeczkę mnie zmęczyło. Nie ukrywam, nie jest to Battlefield i szybkość rozgrywki jest o wiele większa. Nie jest to Battlefield i tutaj rozgrywka jest o wiele szybsza, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Może powiem teraz coś o grafice. Grafika ogólnie jest spoko, choć mogłaby być troszeczkę lepsza. Niestety zdarzały się niewytłumaczalne spadki animacji. Jest to wersja beta, a więc twórcy mają trochę czasu na poprawienie błędów z płynnością. I jak na razie to wszystko z pierwszych wrażeń z gry Call of Duty Black Ops 3 z wersji beta. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hostile hater detected. Hostiles have taken our flag. We dropped their flag.